Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ogólnie lewactwo, no to niższy naród, niższe społeczeństwo, między innymi niszczeniem społeczeństwa, no to są skrobanki na życzenie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, skrobanki zdarzają się, wiadomo, tyle tylko, że teraz skrobanki są proponowane w trzecim kwartale płodu, no, czyli to jest 7., 8., 9. miesiąc. W niektórych Stanach to nawet proponowano trzy kwartały plus jedna godzina, czyli matka może zdecydować po w zasadzie już płód się zamienia w dziecko po opuszczeniu ciała matki, no i proponowano, że ona ma prawo podjąć decyzję, czy ona urodziła to dziecko, czy nie, po urodzeniu, czyli można było wtedy jeszcze zabić życie. No, jest to straszne, ale dlaczego o tym mówię? No, w Ameryce to radykalne lewactwo zjadła samo siebie. Wyrosło na pewnej historii, na pewnych faktach, w pewnych okolicznościach. No i dzisiaj lewactwo przejęło organizację niedochodową. To jest najciekawsze, że to jest niedochodowa organizacja. No tam dyrektorzy mają ciężkie setki tysięcy dolarów. Tam sprzedają te wszystkie wyskrobane tkanki za ciężkie pieniądze na badania, na kosmetyki nawet. No i teraz lewactwo chce zmienić historię, no bo komuniści te hasła 2020-2021, no to jednak nie pasują to, jak to się wszystko zaczynało. Te zrzucanie posągów, zrzucanie rzeźb, zrzucanie wszelakich statuetek w parkach, nie w parkach, w miastach, na wsi i tak dalej, no to już nie pasuje, nie pasuje więcej tej wściekłej publiczności. No ale jest prawda, że celem no to są takie figury jak Abraham Lincoln czy Ulysses Grant, Thomas Jefferson, Frederick Douglass, czy nawet z polskiego akcentu, no to jest Kościuszko Pułaski. Pułaski też byli atakowani. No ale te ataki, no to wygląda na to, większość, jak to człowiek tak normalnie popatrzy, no to jest tam zdecydowanie ta chęć niszczenia, chęć takiego niszczenia, dzikiego, prymitywnego niszczenia, cokolwiek może być zniszczone. No to wiadomo, no ale większość jednak normalnych widzi, że to jest, że ci ideolodzy komunizmu, oni starają się dojść do jakiejś takiej czystości. No za tej ruskiej rewolucji komunistycznej, no to też prędzej czy później było wyczyszczanie swoich szeregów z tych ludzi, którzy nie byli moralnie, komunistycznie tacy, jacy powinni być dla komunizmu. No dziki tłum, no to stara się zmusić normalnych, żebyśmy skapitulowali do tego, że oni mają prawo niszczyć historię, mają niszczyć tą przeszłość, no ale w tym wypadku no to jest zamienianie po prostu tego wszystkiego, co będzie pasowało im wartością. No tak jak w ZSRR były te najróżniejsze encyklopedie, gdzie tam były wytuszowywane, retuszowane, usuwane zdjęcia, zmieniane z roku na rok. To wszystko właśnie na dzień dzisiejszy to tak się dzieje. No lewactwo w zasadzie no to chce zlikwidować normalne społeczeństwo, chce zlikwidować ludzi jako takich, którzy żyją w miarę normalnie od 1000-2000 lat. To się wszystko jakoś wymienia, no ale nie jest, społeczeństwo nie jest perfekcyjne, no ale komuniści uważają, że powinno być perfekcyjne, przede wszystkim równe. No i ta równość no to jest w zasadzie powodem tego kasowania, ta kultura, antykultura kasowania w Ameryce jest widoczna na każdym kroku.
przez ostatnie 250 lat, no to było tak, że każdy miał swoje zdanie, no ale każdy walczył o to, żeby przeciwnik mógł powiedzieć swoje zdanie. Niekoniecznie trzeba było się zgadzać z tym, co przeciwnik mówi, no ale, ale trzeba było szanować po prostu tą uczciwość cywilizacyjną, tą uczciwość ludzką. No a teraz to w zasadzie wszystko jest likwidowane, jest jedna linia partii i wszystko jest w imię niesprawiedliwości społecznej, w imię niesprawiedliwości rasowej. Wszyscy ci ludzie, krzyżowcy, którzy w zasadzie chcą niszczyć, no to oni nie są krzyżowcy, oni powinni się nazywać starowcy, no bo czy gwiazdkowcy, no bo oni w imię tej komunistycznej gwiazdy patrzą się na tą historię. No właśnie ten planowane rodzicielstwo, czyli te kliniki skrobankowe, no to jest tam taka kobieta, ona zaczynała, Margaret Sanger. No i ona to była proponentką eugeniki, czyli tej kontrolowanej śmierci, do lekarzy, którzy pomagali w uśmiercaniu samych siebie ludzi. No ale Hitler no to robił tą eugenikę w zasadzie na 3 miliony Polaków zniknęło w okresie wojennym, 3 miliony Żydów też zniknęło. Wszystko to było w kierunku wyeliminowania tych ludzi podrzędnych. No i właśnie wszystkie te eugeniczne grupy, no to o to chodziło. No i 100 lat temu to były te początki tych dzisiejszych klinik. W zeszłym roku w Nowym Jorku się grupa 350 byłych i aktualnych pracowników klinik aborcyjnych podpisało pod takim listem, że wyrzuciła nazwisko i imię Margaret Sanger jako założycielki całej tej grupy. No, to było rok temu, teraz już przeszło to troszeczkę wyżej, przeszło to na poziom narodowy, krajowy. No i dyrektorka Alexis McGill Johnson, ona napisała taki list otwarty w New York Timesie, no i skrytykowała tą niesławną Margaret Sanger. No i taki podtytuł, no to był, że przestajemy już przepraszać za naszą założycielkę. No i teraz musimy się zgodzić z tym, że Margaret Sanger, no to ona była bardzo blisko powiązana z białym zwierzchnictwem, z białą wyższością, z białą nadrzędnością, czyli ten cały tak zwany white supremacy, czyli ta nadrzędność, no i że była związana z grupą eugeniki, czyli planowanej śmierci. No, na poziomie krajowym, no to oni dosyć późno się wzięli za to, tak jak wspomniałem, Nowy Jork i inne grupy już się odłączyły od tego wcześniej, ale Sanger, no to była największą, najmocniejszą proponentką właśnie tej eugeniki w USA, no tak dużo się o tym nie mówi, ale to część ludzi to mówi, że hitlerowcy sporo wzięli od tej Margaret Sanger spojrzenie na społeczeństwa, no bo to zawsze te Hitler, no to doszedł do wniosku, że ci zdegenerowani Żydzi, no to są pasożytami na społeczeństwie, no a Sanger patrzyła na czarnych obywateli Ameryki w ten sposób właśnie, no na wszystkich patrzyła na wszystkich niebiałych w Ameryce, no i to, że ona tak walczyła o zalegalizowanie kontroli rodzenia poprzez skrobanki, no to było motywowane przede wszystkim przez to, że patrzyła na wiele osób, które nie pasowały w jej oczach do społeczeństwa, no i bardzo często były umysłowo niedorozwinięte, albo były umysłowo troszeczkę mniej rozwinięte, albo miały mniejsze wykształcenie, czy możliwości tego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Także Margaret Sanger, celem jej to nie było wyzwolić amerykańskie kobiety przez to, żeby zalegalizować skrobanki, to raczej było to, żeby zrobić
jak naród, jako taki, całą Amerykę, żeby była fizycznie mocniejsza, żeby była psychicznie bardziej odporniejsza, żeby jednostki były po prostu bardziej produkcyjne i twórcze. No to jest mniej więcej taka sama gadka, jak właśnie Hitler, ta czysta rasa hitlerowska, no to właśnie w ten sposób szła. No to także Margaret Sanger, no to ona taka była. No dlaczego dyrekcja raptem zrobiła taki w tył zwrot i te planowanie zabijania w 2020 roku? No ale to jest troszeczkę za późno i troszeczkę za mało, nawet na lewackie standardy. Lewactwo w zasadzie się denerwuje i likwiduje, no i wszyscy nazywają ją białą rasistką, no i oskarżają Sanger jako, że stworzyła instytucjonalny rasizm. Te narodowe organizacje no, wzięły się za to, no i zaczęły się wyrzekać swoich założycieli. Teraz tłumaczą, że bronili ją przez jakiś czas, chronili tą niezależność kobiet, no i minimalizowali odpowiedzialność za białe wywyższanie, za supremację i za to, że była szła w kierunku eugeniki. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że 80% tych klinik skrobankowych, aborcyjnych, 80% to jest w dzielnicach albo bardzo blisko, można dojść na piechotę do dzielnic właśnie zamieszkałych przez czarnych i przez brązowych. W Ameryce kobiety, czarne kobiety reprezentują 13%. No ogólnie czarne społeczeństwo jest reprezentowane 12-13% to są czarni, czyli też 12-13% kobiet, a skrobanek mają 33%, czyli to jest 5-6-krotnie więcej skrobanek wśród murzynek niż wśród białych. No i one są skoncentrowane bardzo wśród niskodochodowych kobiet, w dzielnicach bardzo niskodochodowych. W Nowym Jorku, w mieście Nowym Jorku było więcej było wyskrobanych czarnych dzieci, niż się urodziło czarnych dzieci. No i tak jak się popatrzy, no to nie jest przywilej białych postępowych kobiet, że one mają prawo do aborcji. Wszyscy ci, co bronią tej legalnej aborcji, no to unikają tej prawdy, że to jest najbardziej uderza w czarne społeczeństwo i że to nie jest znak czy symbol kobiecej wolności, wyzwolenia i społecznego postępu. No, socjaliści, komuniści, lewacy, oni właśnie mówią, kiedy rozmawiają o tych skrobankach, no to mówią, że to jest sprawiedliwość rozrodcza, że to jest wolność rozrodcza, no ale wśród murzynów, no i wśród dużo białych, no to tak w zasadzie nie dochodzi to w ten sposób. Kobiety, szczególnie czarne, one nie myślą w takim języku, one nie patrzą się na to. Oni po prostu widzą, że taka gadka, no to jest taka gadka elitarna białych uprzywilejowanych, a one po prostu potrzebują, nie mogą mieć dziecka w najbliższej przyszłości. Ciekawe jest, że dużo lesbijek i feministek właśnie walczy o te skrobanki w Ameryce. No to niszczą społeczeństwo. Białe feministki, białe lesbijki, biali proskrobankowcy starali się, powiedzmy tak, zrobić jakąś taką mistyczną atmosferę do tego wszystkiego i dawali takie świeczki. Na świeczkach było napisane, że skrobanka to jest magiczna. No i to tak sobie wymyślały białe, samotne, uprzywilejowane feministki.
To dla czarnych to nie przekonuje. No, czarni robili takie badania. Czarni, znaczy ludzie, doktorzy, i którzy są w tym właśnie, słyszeli takie stwierdzenia. Tam po prostu kobiety nie chcą mieć dziecka, no bo jeżeli drugiego czy trzeciego dziecka, no bo bardzo często ten facet, z którym żyją, trzeba pamiętać, że 80% murzyńskich dzieci, no to nie ma legalnego ojca. Po prostu rozdawnictwo społeczne doprowadziło do tego, że nie ma rodzin murzyńskich. Rodziny murzyńskie w latach 1920-30, no to były bardzo bogobojne, bardzo rodzinne, skrobanek było mniej wśród czarnych niż wśród białych. No a teraz po prostu demokraci, socjaliści zrobili z nich niewolników. Jeżeli 80% dzieci nie ma legalnego ojca, no to są to straszne, straszne liczby. Proponowanie tych praw do skrobanych, no to właśnie zaczynało się od eugeniki i zaczynało się właśnie też, można powiedzieć, tej wyższości białej. Ta kobieta, ona nie chciała, żeby Murzyni po prostu się rodzili, no i to proponowali. No i taka jest historia. Taka jest historia, że lewactwo chce utrzymać nielimitowane, legalne skrobanki, no i trzymać ten ruch postępowy, że tak można to wyrazić. No i wycierają całą przeszłość. Do tego dochodzi, że te kliniki, one sprzedają. Sprzedają te tkanki, sprzedają te wszystkie te ciała wyskrobane. Bardzo często na badania laboratoryjne w koledziach, no bo jeżeli to już jest drugi, trzeci, czwarty czy piąty miesiąc, no to są już to wykształcone tkanki. No i to oni mają cenniki, koledze to kupują, różne laboratoria, bardzo dużo ludzi nie chce Johnson i Johnson, dlatego że mówi, że właśnie część tych tkanek trafia do szczepionek i jest właśnie ze skrobanek. Tak? Także część religijna właśnie w ten sposób to traktuje. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, przekaz dla republikanów. Głosujcie 2022, głosujcie w wyborach międzyprezydenckich, głosujcie 2024. Nie możemy się poddać, nie możemy się dać zwyciężyć ludziom, którzy chcą zniszczyć Amerykę. Przekaz dla socjalistów w Ameryce. No popatrzcie się, co się dzieje z ceną benzyny, popatrzcie się, co się dzieje na granicy południowej, popatrzcie się, co się dzieje w klinikach skrobankowych, popatrzcie się, co lewactwo robi Murzynom czarnym. No robi ogólnie społeczeństwu źle, ale czarnym robi jeszcze gorzej. Zdrowia dla normalnych.